Blasirritationen muss man kühlen. Viele Männer kennen das Problem. Hej, hej, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera 2015. Lecimy sobie z karierą Trendy Arnolda i Górnika Łęcznej. Dzień dobry, Jarosze Stóweczka, witam cię bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie. Lecimy z koksikiem. Mamy już zrobione stałe fragmenty gry. Dzięki pomocy Jarosze, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Witam cię bardzo serdecznie. Klatek nie gubię, ale troszeczkę mi słychać reklamę w tle. Aha, bo ją odpaliłem, sorry. Witam, witam Gigantus, witam bardzo serdecznie. Więc tradycyjnie jesteście chłopaki, więc to mnie cieszy. Serie A Juventus zwycięża po raz kolejny. I dla mnie, jako dla interysty, jest jedna smutna wiadomość. Już dzisiaj przeczytałem na FC Inter. Echo masz? Pierwszy raz echo mam. Raz. Czekaj, wyłączyłem siebie już tutaj. Już nie masz, okej. Okay. Słychać niemieckie reklamy. I niestety dla mnie, jako dla interisty, to jest jedna bardzo smutna wiadomość, bo dzisiaj się już powoli potwierdza to, że w kolejnym FM-ie nie będę miał Sherdana Shakiriego. Niestety, no, sprzedają go na zbity pysk. Nie wiem dlaczego, kuźwa. 15 melonów wydać, żeby go za 15 sprzedać. Bez sens. Ej, gubię klatki. Gubię klatki. Czemu gubię klatki? Witam Andy 89, witam cię bardzo serdecznie. Wróciłeś do swoich poleceń i stylu gry? No właśnie nie. Właśnie nie. Jeszcze tego nie zrobiłem. Nie było kiedy. Tylko, kurczę, gubię klatki. Czemu? Nic nie jest włączone, escape nie jest włączony. Szykuje się burza, ale to nie powód, żeby mi klatki znikały. Może zaraz się uspokoi. Tak bywa. Więc już to robimy sobie. Taktyczka. Bo słabo grał. Polecenia. No, te moje polecenia się tam sprawdzały ostatnio. Tak więc. Co myśmy tam jeszcze mieli? Rajdy między obrońcami. Węższe pole gry. Rajdy między obrońcami. Znacznie więcej pressingu. Agresywny odbiór był na pewno. Krótsze krycie, przeszkadzaj bramkarzowi, to było na pewno. Tylko boję się z tym agresywnym odbiorem, tak zobaczymy, jak to będzie. Znacznie wyższe, więcej swobody. Zobaczymy, czy się to ponownie sprawdzi. Bardzo płynny szarża, to niech zostanie. I lecimy dalej. Zobaczę jeszcze raz, czy... Nie, no już ładnie, odzyskaliśmy wszystko, więc już nie tnie, już jest na zielono. Dobra, chłopaki. Tak więc, no, zobaczymy, co będzie to dzisiaj. Iliew. Który to był Iliew? Coś mi mówi ten piłkarz, Wisła Płock. No dobra, nic mi nie mówi. Mentalność możesz też ogarnąć i styl gry na swój. Właśnie chcę spróbować tą szarżą. Jeżeli będzie bardzo źle się działo, to zagramy wtedy na ofensywę. Więc to się jeszcze zobaczy, jak tam będzie. Messi osiąga rekordową średnią. Aha, bo u nich się powoli sezon kończy. A no tak, bo u nas też. Ej, czemu nie mam tych wszystkich atrybutów Messiego? No, już mam. 22 bramki, 24 asysty. No to już nie ma takich kosmicznych sezonów po 50 goli, widzę. Mandzukic tu ładnie ciora. Suarez. W ogóle jak tam Barcelona wygląda? Nie jestem fanem Barcelony, ale tak zobaczyć, rzucić okiem można, nie? Neymar 61 melonów warty. Dlaczego? Się pytam. Busquets 35, jak ja tego dziada nie lubię. Ricardo Zivkovic, Luis Suarez. No Suarez jeszcze jako tako gra fajnie, jego nawet lubię. I Realek sobie tak z ciekawości chciałem zobaczyć też. Kedira wystawiony na listę transferową. Ja nie wiem, czemu oni się takich dobrych zawodników. Andrea Pirlo w Realu Madryt.
Chodź do nas, Andrea. Aha. Jeden sezon w Realu. Lucas Silva. Quintrao jeszcze tu ciora. Subotica sprowadzili. No tak w sumie Sania. Zaczęli dziadków sprowadzać tak w sumie. I Laramendi, 10 milionów warty. Jedyna taktyka, którą proponuję na dwóch napastników, to 4-2-2-2 z dwoma PS pomocnikami. Szefuję OPL i OPS i dwoma napastnikami. Innej opcji brak. A to ogarniemy po sezonie. Okej, spoko, spoko. Bo na dwóch napastników to jest coś, co bardzo chcę. Chcę grać na dwóch. Oni mają tego talenta, Martina Odegaarda. Czy on naprawdę jest talentem? No jest, kuźwa, jest i to niezłym. Kuźwa, zajebisty piłkarz. Benzyna, Ronaldo tu nadal ciorają. Isco też jest spoko, Isco też lubię. Ronaldo jeszcze roczny kontrakt tylko. Proszę bardzo. U mnie w 2016 roku i Pogba jest warty 75 milionów euro. Ja Pogbę kupiłem do United, Kroosa i Lewandowskiego. No proszę bardzo. Dobra. Piłkarz sezonu polskiej ekstraklasy. No tu piłkarz tak, powinien sezonu być tylko jeden. Zachorski, ale no niestety go nie ma, bo jest już po prostu ten wiek, że ten. Nie wiem na kogo tutaj, niech będzie z Diaz. Zachorski powinien być. Sortuj według wypożyczenia Degarda. Spróbuj wypożyczyć Degarda przed sezonem. Przed sezonem się nie da. Znaczy, no a wiem, sorry, wiem o co chodzi. Spróbujemy w sumie, czemu nie? Dodamy sobie go do listy życzeń. Zobaczymy. Dobra. W sumie będziemy grali w Lidze Mistrzów, to może się coś uda. Ale chciałem zobaczyć ciekawość, ile Pogba jest warty. Strasznie niewygodnie mi się skacze tutaj na razie po tych ligach. Wygodniej to było w poprzednim FM, jak sobie chciałem inną ligę zobaczyć. Włochy, Serie A. Juventino. Juventino Turino. No dawaj tego Juventusa. Ja pierdzielę. No. Wszyscy niezadowoleni. 52 tutaj jest u mnie warty. Vidal 30-letni jest warty 51 melonów. Ja pierdzielę. Skąd te ceny się w tych FM-ach biorą? Firmino 46. Za ile on przychodził z Hoffenheim? Za 38. Co za transfery? O, Luciano Vietto. Jest też kozak przecież. Nie rozumiem tych transferów. A Lorente Teveza mają jeszcze. Tacy zawodnicy się nie mogą przebić. Nie. Junge. Buffon jeszcze ciśnie. Jeszcze roczny kontrakt ma, do 40 będzie ciorał. A ja kupiłem Hazarda, Ronaldo, Isco, Eriksena i Berardiego do Juve. Berardi to kozak. Jutro mam wolne. Profesor dał mi wolne i gitara. No to gratulacje. Też bym chciał mieć wolne, ale jutro trzeba zapierdzielać. Zaś do piątej. Allegri chce do Realu. Dżamalidze wznawia trening. Z pełnym obciążeniem, ale to już raczej sobie nie pogra w tym sezonie. Dobra, idź dalej z ligą. No, już sobie tak poglądaliśmy, to pojedziemy z ligą, a ja skonsumuję w tym czasie chipsa. A żeby wam powiedzieć, nawet nie jednego. Maksyma Kowala za Buffona? I jak się spisywał? Gra ofensywna, ok. Bo normalnie w obecnym sezonie w Serie A, no to ten bramkarz przebijał wszystko. Zajebisty bramkarz był w tym sezonie. No nie, w tym FM-ie widać, że jest dużo słabszy. Ale zajebisty bramkarz. Myślę, że w następnym FM-ie będzie miał dużo lepsze umiejętności. Hi, Ej Karot. Witam cię. Byś się podzielił. Wpadnij, to się podzielę.
siostrze wyjadam. Wybitny jest Kowal. A zobaczę, gdzie tu gra. Przegląd. Maksym Kowal. Dalej w Dynamo Kijów. Dalej, dalej, cały czas. Nie no, ale staty ma zarąbiste. I on tylko tyle zarabia. He! Śmiechu warte. Poważnie? W 10 meczach ma średnią notę 7,5? No to jak na bramkarza, to tak, to jest zarąbiście. Dawać koronę. Rozjedziemy ją. Pojedziemy te 3 mecze. No i potem do tych. Do Ligi Europejskiej zrobię sobie po prostu cięcie, nie? No bo nie ma sensu tego znowu transmitować. Zachorski, co z tobą? Infekcja wirusowa. No i pytanie. Zatrzymujemy Tomasza jako taką zapchaj dziurę jeszcze na przyszły sezon? Czy raczej pożegnamy się z nim? Pytanie, czy chciałbym mniej zarabiać, jakbym chciał z nim podpisać jeszcze kontrakt? Zgodziłby się na pewno na mniejsze zarobek. Nie wiem, jako taką zapchaj dziurę się zastanawiam, czy go jeszcze zostawić, czy nie. Może graj na tym ofensywnym pomocniku środkowym, na dwóch napastników, na skrzydła. Najniższe bezpośrednie 568. Świetnie broni 1 na 1. Taka cena za bilet do Deutschland. Tak drogo teraz? Kuźwa. Masakra. Ej, to było ten. Przecież kuźwa 3 tygodnie temu czy 2 było tak tanio przecież. 9 punktów potrzebujemy. Nie będziemy nikogo chwalić. Nie, weź Kobrańskiego za niego. No dobra. Tak zawsze byliście na nie z tym moim Zachorskim, a on tak dobrze nam się sprawował. W sumie na razie nikogo nie wezmę, bo nie mam pieniędzy. To znaczy nawet tam trochę pieniędzy mam, ale ktoś nas podobno przejmuje, nie? Pięciokrotnie Luis Carlos przeciwko nam trafił, a nie może mu się kontuzja na treningu, zapłacę. Będę szukać po prostu busa, bo nie będę szastać na lot. Tylko właśnie, żebyś się też nie zdziwił, stary, jak ten, jak będzie droższy. 14, no. Chociaż w zeszłym roku w wakacje dało się dojechać, normalnie się jedzie 15, ale w zeszłym roku w wakacje dało się nawet w 12,5 przy dobrej jeździe i przy niedużej ilości ludzi. Znaczy na odwrót. Im więcej ludzi, tym więcej puszczają busu. Polska Michniewicz wśród najlepszych. Kijmów w dupę. Od razu zdradzę, że na dwóch napastników potrzebny ci gość wysoki, wolny i dobry w grze głową jako odgrywający. Ocalony. Zostałem ocalony. Co to znaczy? No, gigantus mi wyskoczył. Udało ci się otrzymać posadę po przejęciu klubu. Przejęli klub! Budziłek, Onyszko składa. Konsercjum przejmuje. Proszę bardzo, przyjął nas Corsi jednak. Ten, co pracował w Empoli. Konsercjum na czele, którego stoi znany przedsiębiorstwa Fabrizio Corsi, z powodzeniem zakończył proces przejmowania władzy w klubie Łęczna, obsadzając stanowisko, które do tej pory piastował prezes Artur Capełko. Corsi wyjawił, że jest bardzo zadowolony z przeprowadzonej transakcji. Obiecuje kibicom ze stadionu przy Alei Jana Pawła II daleką idącą zmianę w funkcjonowaniu klubu.
Corsi wiadomość prywatna informuje, obecnie nie są planowane dalsze inwestycje. Jednym z elementów przejęcia było pożyczka bankowa w wysokości 6 melona, wzięta na spłatę zadłużenia i sfinansowanie bieżących wydatków klubu. Podziękował Cię za okazaną cierpliwość, przyznając, że bez wątpienia był to trudny okres dla wszystkich osób związanych z klubem. Nowy zarząd zrywa więzi z partnerami, ok. Zarząd zdejmuje mi Embrego. Jest przejęcie Gites, ale hajs będzie mu. Może kaska będzie większa. Dokładnie. Obecnie milion na plusie. Na transfery. No na razie mamy ten nasz milion, ale to się zobaczy. Zobaczy się. To podziałamy. No dokładnie, dokładnie. Ale już bym poprosił go o obiekty, rozbudowę bazy treningowej. No i od razu pan Corsi, to widać, że porządny człowiek. I tak nie stać ciebie na waciki. Zobacz finanse i prognozę. No pokazywałem 1 303 000 prognoza. 15% na razie z transferów, ale jest Gites. Jest Gites. Proszę bardzo, Melonik wyda, ale się rozbudujemy. Od razu spróbujmy jeszcze raz, gdzie jest ten siedziba zarządu. Dom. Gdzie to było? Zarząd, no jest jakby. Jeszcze te obiekty młodzieżowe. Proszę bardzo. Porządny, porządny człowiek, któremu zależy. To cepa na ławkę lewego weź. Teraz to nas będzie stać na wszystko. A miał przejąć tam chyba ten, Kraków czy Koronę, nie? Coś miał tam przejąć ten właśnie ten biznesmen. W sumie nasz teraz już szef. Proszę bardzo, od razu się wzięło zainteresowanie Nikon Dziamalidze. Krakowia go chce i Rubin Kazań. Ale myślę, że Dziamalidze sobie zostawimy, ewentualnie za naprawdę wysokie pieniądze możemy go sprzedać, bo tam przyjdzie do nas jeszcze ktoś. Ej, idę spać. Oj, tak wcześniej Karot. Poproszę o kurs trenerski. O, właśnie, właśnie, też bardzo dobre. Osobiste. A nie, to już było w ten, w dom. Rozpocznij kurs trenerski, idziemy poprosić. Zgadzamy się. Kurde. To jest człowiek. 4000 mi żałowała ten Łęczna wcześniej. Na roczny kurs. Ja pierniczę. To ja więcej zarabiam jak ten kurs kosztuje. W sensie w FM-ie. No ja drugiej na nogach. Dobre, Karol, dobre. Dobra, lecimy sobie ze składem. No taki był ostatnio. Nie zagra na pewno Zachorski. Na ławce sobie usiądzie Błąd. A nawet myślę, że Błąd sobie zagra w pierwszym składzie, Zamraza. Bieli gra dobrze, Mąkaza gra dobrze. Już w końcówce sezonu nie będziemy tak zmieniać. Może tego Luciego, albo nie. Leon, Wieteska, Bruszczaginie grają dobrze, ale Kostarz gra lepiej. Zamiast Bruszczaginiego, Dziamalidze, no nieograny, ale może my go gramy. Szkoda mi trochę Loporto, bo tak w tej taktyce będzie dużo mniej grał, ale w taktyce na trzech będzie grał więcej. Dobra, lecimy sobie z takim składzikiem. Trzymaj się, trzymaj się. Do następnego, nie? Dokładnie, dokładnie. Musimy przełamać tą niemoc z nimi. Luis Carlos, cholera gra. Jedziemy ze scyzorykami. Dawać wszystko na Luisa Carlosa. Okej. Okay. Asertywnie, dalej panowie, jesteśmy faworytami, ale tak naprawdę wiem, że przegramy. Nie no, żartuję, nie przegramy.
Ej, to jest dopiero, streamujemy już 20 minut i to jest dopiero pierwszy mecz. Fajnie, bo nie muszę już z napastników tutaj komentować. Dobra, lecimy z meczykiem. Malarczyk. Kaczmarek. No i czekamy na nasze akcje. Benevente, Coco, Ricci i jest brama. Jedziemy z scyzoryków. Matteo Ricci. To był transfer w dziesiątkę, naprawdę. Chociaż Bielik w sumie też. Wieteska, Tomasiewicz, Benevente, Ricci. Ricci obok bramki. No teraz przy tej takcie to troszkę Tomasiewicz nam się. Jazda, jazda, dokładnie. Coco, Tomasiewicz. No rozkręcił nam się też Tomasiewicz ostatnio. Tarararara. Proszę bardzo, bardzo ładnie jedziemy. Dwie setki były. No ale. Błąd na spalonym. Kto tu ciśnie ładnie? Coco. Na tej takcie widzę, stałe fragmenty działają. Dokładnie, dokładnie. Ale widzę, że na tej taktyce po raz kolejny Coco gra bardzo dobrze na defensywnym. Bielik, Benevente, Coco, Ricci. Błąd. Pomyłka, no. Niestety. Ło, ależ tu był. Ależ wybronił. Błąd Leona. Poważny, naprawdę. Bardzo poważny. Ale Miranda tutaj naprawdę majstersztyk. Lecimy dalej. To jeszcze nie koniec, panowie. Benevente zawsze jest zgaszony. Tu nie ma co się nim przejmować. Bielik. Mokanza. Tiri faulował. Wywalić go z boiska od razu. Kolejny stały fragment gry. Proszę bardzo, rzut rożny. Wystraszył się Jovanowicz. Benevente, Bielik. Ach, było ładnie. No ładnie lecimy z nimi, panowie. Chyba myślę, że zrobimy sobie jakąś zmianę, już 60 minuta. No Tomasiewicz dzisiaj słabo, niech się tam ogra troszeczkę Dżamalidze. Ja rozważam jeszcze wejście Helberga za Benevente. Helberg też może grać na ofensywnym pomocniku. Jest ładnie. Nie pilnujemy słupków naszej bramki. Kij ze słupkami. Grunt, że się wszystko sprawdza. Dobra, ostatnio jak wprowadziłem Puszkasa, skończyło się to źle, ale tym razem go też wprowadzę. Musi się uczyć grać na tej pozycji, Giorgio Puszkas. Helberg na spalonym. Puszkas! Ależ było to! Dżamalidze! Wunderbar! Wspaniale! Już mamy 2-0, Gigantus, już mamy nawet 2-0. Zalecki, Kaczmarek. I proszę bardzo. Jest piękne zwycięstwo. Ładnie ich pojechaliśmy. Jose Leone, no z tym błędem niska ocena, no kurde. Coco z asystą. Bardzo dobry mecz, jak na defensywnego pomocnika. Naprawdę świetnie. Wieteska w tej taktyce. Cud Malina. Chyba będę go chciał nawet kupić oficjalnie. Mokanza, dobry meczyk. Ricci, Dżamalidze, fajne wejście. No spokojnie, kiedyś zrobię na skipie, ci pokażę. Aha, okej, panowie, rekordy. Tomasiewicz po raz 50 grał w barwach naszego zespołu. Mokaza, setny mecz w lidze. Jesteśmy na miejscu drugim. Jak wiemy, tytułu mistrzowskiego niestety nie będzie. W tym sezonie właściwie wszędzie, gdzie mogliśmy, zajęliśmy drugie miejsce, więc to troszeczkę boli, ale będziemy grali w Pucharze Euro. Proszę bardzo, zarząd ustala budżet. 8,8 melona rocznie. Budżet transferowy 479. Wieteska w świetnej formie. A to się wiąże z tym, że na transfery, uwaga, mamy prawie 3 melony. Jedziemy po wicemistrza. Dokładnie, drugi raz z rzędu. Ale wiesz, boli, bo chciałem już jakieś trofeum zdobyć. Trzeci sezon i tu żadnego trofeum. Krychowiak strzela dla Interu, proszę bardzo. Panowanie na boisku kluczem do sukcesu, Grzesiu Krychowiak. München Lions? Nie wiem co to. Köln spadło. Kurde, szkoda. Inter zapewnia sobie awans do Pucharu Euro. Stramaczoni zwolniony. Lewandowski zawodnikiem roku. No Robert,
Kuźwa, zajebiste, bramkarz. 56 melonów warty. Boże, bramkarz, napastnik chciałem powiedzieć. Czarhanoglu, debiutant Gnebry. Ranieri. Ciach, Strotman, Zapata, Pogba. Pła. Tylko skąd te pieniądze się bierze na nich? Tevez, obcokrajowcem roku. Też wygląda zarąbiście jak na taki wiek, i to nawet fizycznie. Myślę, że spokojnie jeszcze ze 3 sezony może pograć na najwyższym poziomie. Na wisełkę pojedziemy sobie grę w obronie. Musimy wygrać 2 mecze, bo legę na plecach. Dokładnie. 9 milionów płacowego, no. Dokładnie. 8800. Prawie 9 melona. Tak więc, a wydajemy 6300, tak więc można zaszaleć. Naprawdę można zaszaleć. Klopp rozczarowuje zarząd. No, w ogóle jestem ciekaw, gdzie od nowego sezonu będzie Jurgen pracował. Wieteska. On przy tej takcie po raz kolejny jest w jedenastce. Wisełeczka, a potem ruch. 2 ostatnie mecze. Rozjedziemy ich, jak tylko się da. Czekajcie, coś chciałem zobaczyć. Tutaj klatek nie gubimy. Tak więc w naszym klubie będą pieniądze, one nas nie opuszczą. Ale mi to łóżko skrzypi, no. Montanier rozczarowuje, bla bla bla. Dalberg zbliża się do końca kontraktu. Pytanie, bierzemy młodzika? Chyba nie. Chyba da się wybrać lepszego. Tak mi się wydaje. No zobaczcie sobie go. Pomocnik lewy, młodziak, 19-letni. Urodziny wtedy, kiedy ja, proszę bardzo. U nas Zachorski, Droppa, Szpak, wszyscy bye bye. 6 piłkarzy powołanych: Dziamalidze, Puszkas, Mraz, Halberg, Lonita i, przepraszam, Kraus. Musisz ogarnąć po sezonie odgrywającego z prawdziwego zdarzenia do takty na dwóch napadziorów. Ok. Będziesz wzmocnienie, ale pod jaką taktę zawodników trzeba kupować tamtych? Selować niepotrzebnie. Takie jedin Dzeko, tyle że tańsze kupisz, nie? Znaczy, wiesz co, Gigantus, chodzi mi o to, że ja nie będę grał, nie chcę grać tylko w sumie jedną taktyką, chcę je zmieniać. To na pewno. Więc, no dobrze, tych ofensywnych pomocników dobrze też mieć. Będę uczył swoich piłkarzy grywać na innych pozycjach, bo to też się może przydać. Typowych OPS-ów zacznij uczyć na PS, ok. Można ich tak uczyć. Nie ma co ich sprzedać. Naprawdę można fajnie wyuczyć. Budziłka chce. Olympic Marsylia, proszę bardzo. Chce Łukasza Budziłka. Sprzedamy go oczywiście. Czemu nie? No zaczynają się tutaj już kluby z innych krajów interesować naszymi zawodnikami, co jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. Trening. Na koniec sezonu po prostu zróbmy sobie trening techniczny. I tyle. Indywidualnie. Gdzie my tam mamy tych piłkarzy? Dziamalidze. Nowa pozycja, pomocnik środkowy. Benevente, pomocnik środkowy. Zachorski, bye bye. Tomasiewicz chyba tu też na tym pomocniku środkowym normalnie. Nie, 50%. Wilk, bye bye po sezonie, nie chce go. On odchodzi. Richie jest pomocnikiem środkowym. Błędzika też można w sumie nauczyć pomocnika środkowego. Lonita jest środkowy, Moukanza zostanie sobie na prawie, a właściwie właśnie, błędu nie trzeba. Nie trzeba, niech on tam, albo niech się uczy. Luci odchodzi, Kołko zostaje, Droppa odchodzi, Bielik jest. No i tyle. Okej, ale to ten... No tak to ogarniamy, ale to już nie na live'ie. W sensie, znaczy będziemy robić z tego live, ale to nie będzie szło na tego, na tubę. Więc skończymy sobie. Przed tobą teraz chyba kluczowy mecz.
Teraz. Poważnie? Jak tam tabelka wygląda? Legia jeden punkt za nami. No, żeby nie zdobyć trzeciego miejsca. Bo te wyjazdy są słabe. No dokładnie. Mamy wyjazd z Wisełką, a potem u siebie z Ruchem. To, u siebie z Ruchem to powinno łatwo pójść, ale Wisełeczka może być trudna. Lecimy. Ogarniemy sobie fajnych napastników. Znaczy właśnie, zobaczmy, bo ty mówisz wolny, wysoki napastnik. Jak to tam było? Gdzieś to mam tam. Potrzebny ci gość wysoki, wolny i dobry w grze głową, jak odgrywający. Wysoki, wolny. Zobaczmy, jakich tam mamy. Puszkas. Czy on jest wysoki? 1,87 m. No, na mojej jest wysoki. Bardzo dobra gra głową. Jest szybki, no. Nawet. Więc Puszkas wygląda ciekawie. Zobaczmy. Drugi napastnik to jest Patelnia. No, w sumie tylko dwóch będziemy mieli. Patelnia gry głową ma słabszą od Puskasza. No tak wygląda, więc wydaje mi się, że Puszkas lepiej wygląda od Patelni pod tym względem do tej takty. Dobra, ale my lecimy tutaj sobie ze składzikiem. Ja wiem, że Dżamalidze ma problemy z ograniem, ale nie będę go jednak wprowadzał. Chciałem go wprowadzić. Kostarz, Wieteska, Leon. Leon mnie zawiódł. Chyba wejdzie Bruszczagini, bo po prostu gra lepiej. Za Leona. Kołkoł zostaje, błąd zostaje. Nie, błąd zmienimy. Błąd tego Adriana. Tu trzeba troszeczkę rotować jednak. Mrazik sobie wejdzie na lewą. Bielik, Moukanza zostają. Tomasiewicz, Ricci, Benevente. Myślę, że tu sobie zmienimy tylko pana Tomasiewicza. Niech wejdzie sobie Helberg. Patelnia za Puszkasa. Dżamalidze wejdzie sobie znowu z ławeczki. I myślę, że tak będzie. Ja grałem Mandzukiciem w Juve, to był odgrywający. Więc sobie go sprawdźmy od razu. Tak, to mam już gotową, więc zobaczymy sobie Mandzukicia. Może inaczej. Mario Mandzukic. Mario Mandzukic w Atletico. Gra głową 18. Równowaga. Silny. Jednak szybki jest, no wyskok, wytrzymały, zwinny, tak sobie. Koncentracja 16, pracowity jest. Mandzukic pracowity, no tak, zgadzam się, Mandzukic był pracowity w Bayernie. Waleczny. Okej, no mniej więcej dobra, to gra głową to będzie najważniejsze. Lecimy. Napiłem się. I lecimy sobie dalej. Zastosuj porady. A tu Benisz gra na lewej, to tam nie ma strachu, wygraliśmy. Ciekawe, czy będzie rzut karny. Jak będzie rzut karny, to będzie gol, nie? To wiadome. Bruszczagini, Halberg, Bielik, brama! Krystian Bielik, trzeci gol w sezonie. Znakomicie. I się jazda, jazda, dokładnie. I się zaczyna ładnie. Wieteska nie daje z siebie wszystkiego teraz. Buchalik, Wieteska, świetnie. Benevente, Kostasz. Kołkoł, Ricci. Ach, stracił piłkę, ale jest Bielik. Kołkoł, Halberg. Znowu Bielik. Benisz odbiera, ale Moukanza przy piłce. Kostasz. Benevente, tam fajnie, czasami grają z pierwszej piłki, mraz. Musimy wygrać ten mecz, dokładnie. Benisz potrafi precyzyjnie dośrodkować. No to żeście mnie teraz rozbawili. Nie no, ja tam Sebastiana Moukanza wkręci Benisza w ziemię, dokładnie. Babiarz. Lasicki. Makuszewski, ach, Frisbyśla. Kevin Frisbyśla strzelił gola. O, ten Kevin gra dobrze. Niestety.
Asertywnie, zachęć. Buchalik. Wieteska, Ricci. Ale niedokładnie. I to Ricci zagrał niedokładnie. I Friesen-Bischler, Grzelczak, łow. Mraz ma zapalenie nogi. Uriga, samobój! Mraz ma zapalenie nogi. Benisz. Friesen-Bischler. Ach, tam świetnie wybijają. Mraz wybijał piłkę. Szczilić. Friesen-Bischler, Grzelczak, Friesen-Bischler. Świetnie blokują. Friesen-Bischler. Grzelczak, Szczilić. Grzelczak obok bramki. Nie poddawaj się. No nie będziemy się poddawać, oczywiście, że nie. Miranda, znakomicie. Szczilić, Makuszewski, Szczilić, Grzelczak. A Grzelczak strzelił gola. Cholera. Tu trzeba Dżamalidze wprowadzić, bo tu się źle dzieje. Dżamalidze ostatnio gra dobrze, więc... Znaczy ostatnio zagrał jeden mecz. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No, jedną setkę mieliśmy, Wisełka 3. Babiarz. Mraz, no. Uryga, Buchalik. Kołko, tam Szczilić, Friesen-Bischler. Miranda, no znakomicie broni Miranda, ale źle się z nami dzieje. Grzelczak, Friesen-Bischler. Słupek, Kostasz, Wieteska. Dobra, panowie. Chyba zmiana takty. Bo tutaj pod tą nam nie idzie teraz w meczu z Wisełką. Dobrze, że mamy piłkarzy sobie pod to, że możemy sobie spokojnie zmieniać. Bruszczagini. Wieteska. Ricci tutaj. Mokanza zostaje. Dżamalidze za Helberga. I za za Helberga wejdzie Andrea Patelnia. Obrona rogów jest na wzór Macieja Skorży z Lecha. Tyle, że ofensywnych u Skorży. Aha, okej. Okay. Mokanza tutaj troszeczkę kondycyjnie cierpi. Nie no, Mokanza już bardzo kondycyjnie cierpi. Leonita go zmieni. Potrzebujemy info z ostatniej tej. Ostatnie wyniki, jak tam Legia. Legia też remisuje. To jest dla nas dobry wynik. Bielika zamień z Kołkołem. Już zaraz. Friesen-Bischler. A no tak, bo tutaj mamy bramkarza, który idzie wyżej. Bielik z Kołkoł. Okej, okej. Faktycznie nie zauważyłem. Panowie, parcie do przodu. Mierzejewski, Babiarz. Grzelczak, przegraliśmy. Niestety. Buchalik. Makuszewski. Miranda broni. Źle się tu dzieje, no. Szczilić. Ach, Miranda tam źle piąstkował. Semir Szczilić. Ricci. Może kontra. Dżamalidze. Ricci. Tam powinien być rzut karny. W końcu jest mraz na boisku. Miranda. Pategna. Grzelczak. Uryga. Kostasz. Bielik. Ricci. Dawać, panowie. Leonita. Leonita! Buchalik, Pawłowski, Marciniak, Kostasz, Ricci. Ostatnia akcja nie ma. Niestety, przegraliśmy. Nie idą nam wyjazdy. Mam nadzieję, że po zmianie takty na 4-2-2 to będzie coś tam, znaczy na dwóch napastników, coś się zmieni. No Miranda wpuścił w końcu gola. Głowacki najstarszym zawodnikiem od 4 dni. Ale my takiego zawodnika nie chcemy. Ale nadal jesteśmy drudzy, więc niestety.
mecz z Ruchem będzie decydujący. Piast spadł z ligi. Kto tam jeszcze spadł? Zobaczymy. Wyślij asystenta. Co jest... Bardzo dobrze spisywał się jako prawy pomocnik. No ale tu równowaga mu spada. Ale lipa, ta zmiana takty nie pomogła. No nie pomogła, no myślałem, że pomoże, wiesz, no spróbowałem co się da. Agafon, Giorgio Puszkas imponuje. No imponuje, imponuje i to naprawdę imponuje. On się może sprawdzić pod tą taktę z dwoma napastnikami. Lech, nagroda dla menadżera. Wygrywasz w ostatnim meczu i masz wicemistrzostwo. No właśnie, bardzo ważny mecz. Drugi raz wicemistrzostwo z rzędu. Richie byłby gwiazdą wszystkich zespołów. Proszę bardzo, jak Richie się rozwija. 2900 warty, 23 lata dopiero. Ja pierniczę. Ale nam Roma prezent naprawdę dała. Kurde, wkurza mnie to łóżko. Skrzypi masakrycznie. Zostało nas dwóch na streamie. No właśnie widziałem, że ten, przed chwilą sprawdzałem, wszyscy odeszli. Nie, no bo ten... Tak to... Zaraz, przypomnę ci, że klub spłaca pożyczkę w wysokości 6 melonów. No fajnie, że spłaca. Gra w ataku oczywiście. Bo wszyscy są u Cassiego. Nie, wszyscy tam siedzą. Więc nawet nikt niechcący do mnie nie zajrzy, bo Cassi streamuje, no rozumiem w sumie to. O, trzech. Trzecia osoba weszła do nas. Bustosz wznawia trening. Z Bielikiem i Richiem trafiłeś w samą dziesiątkę. No udało nam się, udało nam się. Szaka, Bayern w roli kusiciela. No, granicz Szaka jest świetny. Aha, to w Interze ciśnie. To jest zajebisty piłkarz, naprawdę. Jongbin otrzymuje propozycję nowego kontraktu. Czy taki piłkarz może być dobry? No przecież nie może być. Nie może być ktoś taki dobry. Jacek może podpisać, ale my nie chcemy. Dwóch piłkarzy powołanych do reprezentacji. Coco i Benevente. Mamy trochę tych reprezentantów. 8. 7 głównych reprezentacji. Po ruchu pomyślimy, dokładnie. Ale Cassi co ciśnie, żadnego meczu dzisiaj nie wygrał. Poważnie? To aż tak słabo. Błękitni spadli z ligi. Się zdarza. Co ja chciałem zobaczyć? Aha, chciałem zobaczyć tą. Kto awansuje? Jak to się tu patrzało? Ekstraklasa. Polska pierwsza liga. Krakowia i GKS Katowice, proszę bardzo. Na OPP nic specjalnego. No to zostanie chyba ten Mokanza, bo on gra świetnie w sumie na tej pozycji. Znaczy on gra na prawym pomocniku, ale mówię, że on jest lepszym ofensywnym prawym pomocnikiem. Zostanie Mokanza. Za minimum 5 melonów. No zobaczymy, czy ktoś tyle da. Możemy spróbować, ale może nie oficjalnie go sprzedawać, tylko tam za plecami spróbować, nie? Pocisnąć. Można spróbować, czemu nie? Ale nikt nie da 5 melonów. Przecież zaproponujemy za 5, zobaczymy, może się zgodzą. Nie wiem, za 3 też bym sprzedał. Park Chung-bin usunięty. No dobra, nie chcę go. Złoty but Kisling nagrodzony. On ma tylko grę głową. Ja nie wiem, co jest z tym Kislingiem. Czemu on zawsze tak dobrze strzela? Tak dużo. Zwiększenie dochodów, proszę bardzo, 50%.
I lecimy. Mecz o wicemistrzostwo. Polecimy sobie ze składem. Tomasiewicz za Halberga, bo ostatnio grał dobrze. Mraz. Kto tutaj? Loporto może. Albo nie. Pomyłka. Puszkas na ławce. Bielik Mokanza, Kołko Błąd. Bruszczak i Niewieteska, Kostarz. Bednarek za Bruszczaginiego, Kostarz niech zostanie. I tyle w sumie. Jaga i Śląsk remisują 0-0 do połowy. No proszę. Ja nie pamiętam wyników pierwszych meczy. Ale nie wystawiaj i poproś o zwiększenie procentów z dochodów jeszcze bardziej. No poprosimy, ale to troszeczkę później jeszcze. Da się spokojnie coś działać? Nigdy nie mówiłem do nich spokojnie. A tu proszę bardzo, troszeczkę tych zielonych było. Mokanza. Bielik, Koko. No już myślałem, że ten mecz się dla nas zacznie cud malina normalnie. Benevente się tam potknął. Legia Korona 0-0. No może scyzoryki pocisną legionistów. Siedlik, Machaj, Monzo, Fraszczak. Niekryty tu był. Ale faulował. Przepraszam. Mukanza doznał urazu. Ale on tu jeszcze da radę trochę pograć. Zachęć chłopaków asertywnie. Nic mu nie jest. Liczy na żółto. Się zdarza. No i mecz bardzo interesujący. Legia wygrywa. Czyli spadamy na trzecie miejsce. Tylko 3 punkty, nieważne w jakim stylu dokładnie. Koko, Bielik. Wybijają nas, nic nie widzę przez te informacje durne. Mokanza, Wieteska, Benevente, Tomasiewicz. Ale stracił głupio piłkę Drągowski. Ricci. Wieteska, Koko, Bielik, Benevente, Mokanza. Tomasiewicz! 2-0. Boże, 1-0. W sensie, że druga bramka i dlatego mówię 2-0, a przecież to pierwsza bramka. Machaj. Włodyka. Machaj. No cisnąć ich tam. Siedlik. Ależ to zrobił. Nie wolno wam teraz odpuszczać. Proszę bardzo, spokojnie też można do nich mówić. Też przynosi to jakieś tam efekty. Matras, Siedlik. Ale tu na starcie nic nie zrobią. Bednarek, proszę bardzo, jak młodziak wybija piłkę. Mukanza gra dobrze, żal go ściągnąć. Benevente gra przeciętnie. Koko Tomasiewicz, proszę bardzo. A chciałem się go pozbyć. Zrezygnować z tego wypożyczenia, bo mówiłem, że grać u mnie nie będzie. A tu proszę bardzo, 2-0. Halberg za Benevente. Tomasiewicz, cichy bohater, dokładnie. Dawice mistrzostwo, to nawet z nim kontrakt podpisze. Nie, bo jemu się kończy za rok. Cichy gej. No i zajebiście. Falotti sobie wejdzie tutaj za Ricciego. Niech się uczy też grać na tej pozycji. Ale mi się ziewa normalnie. A mimo, że mi się spać nie chce. Ilonita zmieni Mokanza, niech sobie chłopak odpocznie. Dobry mecz Mokanza.
I końcówka na kontroli. Donnelly Moncanza w ogóle świetny transfer, naprawdę bardzo dobry piłkarz. Drągowski. I mamy wicemistrzostwo. A tam w ogóle w środku zauważyłem, znaczy w tych wynikach, że tam Wawrzyniak strzelił samobuja. Koko i Mokanza z asystami, dwie bramki Tomasiewicza. No i bardzo ładnie, mamy wicemistrza. Wicemistrz twój, dokładnie. Kasi chyba skończył FMA, bo Edsa odpalił, nie szło mu. No widziałem właśnie też, że tego Eurotraka odpalił. Tomasiewicz, proszę bardzo, dwie brameczki, piłkarz meczu normalnie. 10 występów, dwie bramki, 3 we wszystkich rozrywkach. No, w tym sezonie sobie nie pograł, ale może w przyszłym. Mamy znów srebro, mamy medal, już drugi raz z rzędu. Tylko drugi raz z rzędu to srebro. Możemy być dumni. Bez komentarza. No nie, no, co mnie tam nie obchodzi. Co tam matras. Łęczna utrzymuje milion. Hymn polski poprosimy. Nie no, słuchajcie, to hymn polski mogę zaśpiewać jak ten, jak zdobędziemy mistrzostwo. To nie, że nie znam, nie, bo oczywiście, że znam. Zacznę dyktować taktę i jeszcze nie, za chwileczkę. Za chwileczkę sobie ją ogarniemy, bo to zrobimy sobie malutkie podsumowanko sezoniku. Tak sam dla siebie zawsze lubiłem sobie to robić, a tym bardziej jak wrzucam to jeszcze na tubę. Tak więc Puchar Euro Inter sobie zapewnia, Lech ustanawia nowy rekord. Menadżer sezonu polskiej ekstraklasy. Czy jestem kandydatem? Jestem na miejscu trzecim. To my sobie tego Marcina Wasilewskiego sobie zagłosujemy. Który jest za mną? Nie. Kwacz. Cigę Christian. Obcokrajowcy muszą trzymać się razem. Rób cięcie i lecimy. No, zrobię cięcie. Górnik, jedenastka sezonu. Kto tutaj jest? Miranda wśród rezerwowych. Słabiutko. Król strzelców. Mikel Orbegozo. No, Puszkas lepszy. Drugi jest Szczepania, który mógł do nas trafić. Tam chyba kiedyś. Zwołaj zebranie, dobra, chłopaki. Proszę bardzo, dokładnie takie reakcje oczekiwałem. Znakomicie. Jesteśmy usatysfakcjonowani, czyli jest stabilnie. Dobra, my sobie sami znajdziemy graczy później. Agafon, roczne podsumowanie. David Kostasz. On jest z nami jeszcze chyba na przyszły rok. Bardzo dobry bramkarz, jak będzie możliwość, to obrońca, jak będzie możliwość, to go oczywiście sprowadzimy. Wieteska, no, cud malina, można powiedzieć. I on jest z nami, nie? Kontrakt. Tak, jest z nami. Ricci. 300, proszę bardzo, w Łęcznej. Loporto. 1 400 000. Ostatnio sobie coś tak przestał grać u nas, ale to jest dobry obrońca. Miśniewicz dostaje menadżera roku, no bo tam ponad 1000 punktów miał. I Miranda też uważam, że za darmo przyszedł, bramkarz bardzo dobry. Mraz, Świech, Zachorski, Wilkonin, bye bye wszyscy. No nie, Mraz nie. Chociaż zobaczymy. Początek wakacji, więc my sobie na koniec zrobimy podsumowanku, może najpierw po wartości. Ricci, proszę bardzo. Spróbujmy Helberga jeszcze raz wypożyczyć. Złóż ofertę wypożyczenia. Końca przyszłego sezonu. Może się zgodzi teraz. W
końcu dwa razy z nami wice zdobył. Ale z naszych Benevente 1 700 000, Mokaza 1 600 000, Bilic 400, Miranda 1 300 000. I teraz zrobimy sobie statystyki całkowite. Po średniej ocenie najlepszy Alvaro Bustos, bramka, 4 asysty. Uważam, dobry piłkarz, ale kontuzjogenny niestety. Loporto 6 asyst, bardzo dobry sezon. Pomyłka, poprawił się naprawdę, 3 bramki, 3 asysty. Mam nadzieję, że będzie lepiej w przyszłym sezonie. Ricci, 20 występów, 4 gole, 5 asyst. Pięknie. Dziamalidze, 25, 6, 7. Zarąbiście. Mraz tylko 14 i 6 bramek. Wszystkie? Nie, nie wszystkie. Chyba 5 zrzutów karnych i jedna normalna. Nawet możemy sobie to sprawdzić. Tak, 5 rzutów karnych i jedna normalna. Kuba Wilk, brameczka, 2 asysty, ale i tak uważam, że to słaby zawodnik był na tym, w tym sezonie. Mukanza, 3 bramki, 4 asysty. Super. Wieteska, 4 brameczki. Benevente, 3 asysty tylko. Madonna, 5. No i tą średnią, 6,99. Christian Bielik, 23 gole. Kostasz, tak sobie. Bruszczagini, to jest taka zapchaj dziura. Bednarek, 18 tylko meczy, 4 bramki, 5 asyst. Helberga, Tomasiewicz, 3-2. Falotti, 7-5. Król Tomasz, którego żegnamy. Król Tomasz Zachorski, 19 występów, 6 goli we wszystkich rozrywkach, aż 9. Tablet mi spadł. Luci, tylko 13 meczy, 1 bramka. Kołko. No i dobra, resztę tu widzicie, Puszkas 8 goli, ale i tak te 7,76 to też nie jest tak źle. Droppa słabiutko. Tak więc tak to wygląda. I ja się z wami żegnam, jeśli chodzi o ten sezon. Robię szybkie cięcie i wracam zaraz na live'a. Jednak przerwę do meczu pierwszego oficjalnego nie będę nagrywał i wrzucał na tubę, bo po prostu nie ma sensu. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i zapraszam na przyszły sezon. Na razie. A wam, chłopaki, mówię, robię cięcie.